Widzowie, speaker są zbanowany. Dlatego przygotowałem dzisiaj ponad 1000 robuxów, aby stworzyć jak najlepszą godę dla speakerman. A więc uwaga, widzowie, pierwsze rzecz, o której musimy zacząć, to jest uwaga, włosy. Tylko że speakerman obstawiam, że po prostu nie ma głosów. Czyli w to miejsce po prostu musimy wpisać sobie speaker. O, speakerman, dokładnie, widzę. I patrzcie, zobaczcie, tutaj jest rzecz. Ej, czy tu naprawdę można kupić sobie. Patrzcie, może kupić prawdziwego skibidity, ten speakerman, który za nami normalnie stoi. W ogóle patrzcie, ile jest fajnych speakermanów kolejnych. Okej, okay, widzowie, my musimy szukać dokładnie takich głośników, jakie ma na swojej głowie. Czyli uwaga, te wyglądają fajnie, ale uwaga, to jest też taka tańsza troszeczkę wersja, dlatego wydaje mi się, uwaga, nie wiem w sumie czym ty się różnią, ale wydaje mi się, że te będą chyba najlepsze, więc chyba kupujemy. Dobra, widzę, jak na to kliknę, patrzcie, co tu się wyświetliło, to jest o wiele lepsze, bo no to takie kolce od razu, te tego nie mają. Więc idealnie, że przy okazji tu udało nam się dostać i w ogóle zobaczcie, więc chyba kupię te za 5 robuxów. Ale uwaga, widzę, jest jedna rzecz, bo zobaczcie, są tylko jedne głośniki, a speakerman ma ich kilka, dlatego ciekawie mnie, czy można kupić na Robloxie, po prostu wpiszę w tym momencie speaker, czy są w ogóle jakieś głośniki takie, żeby jeszcze dołożyć coś. Ora, więc uwaga, widzę, musiałem poprawić, bo źle wpisałem i patrzcie, są naprawdę głośniki. Uwaga, i są to, o których wam mówiłem, czyli dosłownie takie coś. Uwaga, te wyglądają też mega mocne. I to są takie, jakich szukałem. Uwaga, że jest tu coś jeszcze. Ej, dobra, tycha wyglądają najmocniej. Więc jak widzę, sprawdzę to, pyk. I ciekawe, jak to będzie komponować z naszą głową. Patrzcie, bo mają tu jakieś kulce jeszcze po końcu. Kupię to, bo to jest naprawdę, powinno mega po prostu pasować. Dobra, i patrzcie, co tam tutaj przy okazji na dole się rzeźliło. Jakieś plecaki. Ej, to w ogóle totalnie speakermana. Uwaga, a tu są jeszcze jakieś kozackie głośniki. Więc uwaga, ja spróbuję to. I do tego weźmy jeszcze to. Patrzcie, że tak wygląda ten plecaczek, a tak wygląda ten głośnik. Uwaga, kosztuje tyle samo. Tylko wydaje mi się, że głośników mamy już za dużo, dlatego to odrzucę, a kupię po prostu sobie oto ten plecaczek po prostu, bo sobie nie wiem, wygląda jakiś jetpack czy coś, mam nadzieję, ruchów trochę mam, więc mam nadzieję, że starczy i że to nam się naprawdę mega przyda. A więc uwaga, widzę, skoro mamy głowę, ja bym spróbował tutaj po prostu wpisać, nie wiem, red t-shirt na przykład, albo po prostu shirt, ponieważ nasz speakerman jest ubrany zawsze, ale to zawsze na czerwono i patrzcie, jak tutaj dużo rzeczy w ogóle pasuje. Okej, ja spróbuję znaleźć najlepszą. Dobra, na 100%, ej, ta mi się podoba, to na koniec musimy sprawdzić. Ta również wygląda jak do speakerman, tylko ona jest jakaś strasznie malutka. Dobra, to musimy odpowiedzieć na 100%. Ogólnie widzę, było naprawdę dużo fajnych koszulek do wyboru, wybrałem po prostu to, bo wygląda jak najbardziej taki garnitur speakermana, mimo tego, że na coś się golf, więc mam nadzieję, że to będzie bardzo dobrze pasować. I skoro mamy już koszulkę, to teraz trzeba pora na jakieś spodenkę, więc tak, wpiszemy sobie pants i zobaczymy, czy coś fajnego nam wyskoczy. Dobra, i ogólnie widzę, że odkryłem jakąś markę ciuchów na Robloxie, tylko portugan tylko spodnie. Patrzcie, wystarczy wpisać pants i nazwę tą i wyskakuje milion ciuchów. I dobra, także widzę, nie mam pojęcia, którą wybrać. Dlatego uwaga, po prostu wezmę jakiś czarny, bo akurat speakerman ma czarny. Uwaga, te padły aż 50 rubków za spodnie, kto tyle widział, uwaga, dobra, kupiłem to i mam nadzieję, że będzie również pasować. W ogóle coś śmieszne, bo nie mam pojęcia, że to będzie pasować. I następną rzeczą, widzę, którą musimy koniecznie kupić, bo pisanie sobie speakerman i ciekawi mnie, co to jest, to są, uwaga, takie uchwyty, tak szczerze, nie wiem pojęcia po co, ale sprawdziłem i speakerman jest serio faktycznie ma. A więc uwaga, kliknę sobie w lewy uchwyt i kupię za 15 robuxów jedno. I uwaga, skoro mamy lewy uchwyt, no to przydałoby się jeszcze dokupić naszemu speakermankowi prawy uchwyt, który jest tutaj również za kolejne 15 robuxów. I widzę, zaufajcie mi, oglądacie końca, to będzie naprawdę mega mocny outfit. Widzowie, i tak szczerze, teraz przyglądałem i zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy do tej pory. Patrzcie, tego laseru nie mają po prostu, więc uwaga, czy my chcemy ten laser, on jest naprawdę fajny, kosztuje 25 robux, więc uwaga, go zapiszę. Ale jeszcze chciałem znaleźć jakiś następny. Uwaga, patrzcie, ten już jest na przykład większy, to mieć tutaj pyk, ale najbardziej chyba mi się ten podoba, bo on idealnie jakby zakrywa jeszcze po prostu się z tym, tą naszą koszulką. Mamy dużą koszulkę, więc uwaga, widzę, klikam w niego, pyk i patrzcie, ten wygląda tak, a ten przecież wygląda tak. I ten wygląda fajnie, ale wydaje mi się, że będzie lepiej, jak kupimy oto tego, ponieważ on przynajmniej przez koszulkę będzie widoczny. Więc uwaga, 25 robux wydaje na to, boom, let's go! I patrzcie, co jeszcze teraz razem. Ja widzę, się cofam i za każdym razem coś kolejnego znajduję lepszego. Podwójny blaster non-blocki. Także nie wiem, powiedzieć, co wygląda, ale speaker ma serio mega dużo rzeczy, jak po prostu przy sobie. To jest taki pistolecik, jakby. Dlatego musimy tego koniecznie kupić, aby to serio mega fajnie wyglądało. Więc uwaga, to kosztuje aż 80 robuxów. I mam nadzieję, że będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądać. A więc uwaga, skoro widzę wszystko mamy, to teraz jeszcze porę na buty. Uwaga, pisałem but, ponieważ sprawdziłem i tutaj powinny być jedne mega fajne. Zobaczcie, buty wojskowe, które kosztują 50 robuxów tylko. A moim zdaniem wyglądają naprawdę jeden dzień taki, jak ma speaker. W sumie zaraz wszystko ubierzemy i to porównamy. Więc uwaga, wydałem kolejne 50 robuxów na to. I teraz widzę, że to jest największy wydatek. Boga, wszedłem tutaj nie bez powodu, bo zobaczcie, to jest mega dużo fajnych takich, nie wiem jak się po prostu nazywa, outfitów czy paków jakichś po prostu. Ale musi wpisać, uwaga, William. I podobno jak to kupimy, to nie powinien nam prześwietliwać koszula, bo po prostu potrzebujemy tylko i wyłącznie tej klaty z tego, więc uwaga, wydam 200 robuxów, aby tylko i wyłącznie sprawdzić, to ja kupiłem to. A więc uwaga, widzę, skoro już wszystkie potrzebne rzeczy, to w tym momencie muszę, uwaga, zdjąć mój kostium, który mam w tym momencie. I let's go, widzę, myślę, że możemy zacząć, uwaga, tą koszulkę. I teraz, aby nic nie pomylić, to musimy zobaczyć, uwaga, zacząć od butów. O nie, widzowie, ej, co jest, ja nigdy nie miałem butów w Robloxie, to są moje pierwsze buty. I uwaga, no w sumie wyglądają git, więc uwaga, lecimy dalej. I teraz potrzebujemy zrobić, uwaga, nasze spodnie, wszystko tu pasowało. I przy okazji od razu bym założył, uwaga, ten tytanowy laser, aby tylko właśnie sprawdzić, czy nie pomyliłem go i kupuję na pewno dobry. Ej, dobra, widzę, zobaczcie, ej, tak szczerze nie wygląda tu źle, wydaje mi się, że jest idealnie. Uwaga, tu w sumie nic tu nie prześwituje, więc nie wiem, po co tą klatę kupiliśmy, ale skoro kupiliśmy, to już ją wykorzystam i ją założę tutaj, pyk. I lecąc dalej, uwaga, zakładamy oto te dwa ramiona, plecak, w sumie nie speakery, tylko głośniki. I jeszcze większe głośniki, uwaga, to coś, nie wiem, jak się profesjonalnie
nazywa i sprawdzajmy, jak wygląda nasz skin w całości. A więc uwaga, widzę, zobaczcie, jak ten speaker ma wielką kozacko, jeszcze tylko wystarczy go leciukinko powiększyć. Uwaga, body type dać na 100, bo speaker ma już mega wysoki, a więc taki był. Koniecznie chcę zobaczyć, jak on wygląda w Robloxie przy prawdziwym speakermenie. Let's go, widzę, zobaczcie, jaki kozak. W sumie w Roblox Studio teraz wygląda strasznie malutko, ale przechodzimy do gry. Ponieważ widzę, znalazłem kozacką gierkę, gdzie są prawdziwe postacie z Skibidi Toilet. Proszę uwaga, to jest pozostawiony TV Man. Zobaczcie, jak on bije, on sobie jakby po prostu świeci telewizorem w te małe Skibidi Toilety i jak normalnie obija. Tutaj mam nasz large cameraman, uwaga, możemy się do niego porównać i nasz speakerman wygląda o wiele ładniej, ocencie sami. A w gierce ogólnie chodzi o to, że te Skibidi Toilety nie mogą dojść do końca mapy, czyli do tam. Ej, tu muszę coś postawić, uwaga! Dobra, let's go, tam to tutaj, pyk, mam nadzieję, że uwaga, proszę, świeci, let's go, jak to jest dobre. Dobra, więc uwaga, widzę, zobaczcie, tutaj został pozostawiony large cameraman kolejny. Chyba po prostu ktoś mi nie ufał, że moja postać da radę, ale na 100% da radę. Ja mam 150 dolarów, więc uwaga, co mogę tu kupić? To kupmy to za 100 dolarów i postawię go tutaj na zakręcie, bo sobie nic nie ma. I zobacz, jak nasz kameraman strzela w tym momencie. Let's go, dawaj, piw, paw, kameramaniku. Nie, widzowie, jest problem, co to tutaj robić? Trzeba ten skibidi toilet za ukoić. Uwaga, nie, proszę, zatrzymaj się, uwaga, muszę się zatrzymać. Na szczęście za 500 kp, więc nie powinno się nic stać. I uf, dobra, tylko 10 kp to zdjęło na całe szczęście. Nie, nie, o, i kolejny jeszcze przyszedł. Ale uwaga, jeżeli tego mało widzę, to możemy porównać się do speakerów latających. Uwaga, to jest speaker helikopter, a jestem speaker manager. Uwaga, teoretycznie to samo, jak się ustawi, to nie widać różnic, tak mi się wydaje. I też trzeba widzę docenić, jak te skibidi toilety małe wyglądają po prostu, no takie nubeczki w kiwelku. I widzę, zwłaszcza na to, ktoś podstawił kamera helikopter i do tego teraz widzę po prostu takie kameramenki z tej z drugiej strony, no po prostu będą strzelać tych skibidi toiletów. O nie, widzę, to będzie pierwsze spotkanie kameramenami z, patrzcie, duży ten Spire Toilet, uwaga, patrzcie, on strzela do nich kredką, bo nie miał 20 HP, tylko jest zginął. Ej, co, uwaga, widzę, bo ja ogólnie tej gierce się średnio znam, ale muszę pomóc moim teammateom, co, uwaga, zabrudujemy TV na maksymalny level, a uwaga, zawsze widzę, jak on strzela teraz, będzie, powinno być serio mega mocno. I ja mam pytanie, co to jest, czy to jest jakiś mega kameraman, widzę, zobaczcie, jak on wygląda, i jak się naprawdę tym miaram, uwaga, do tego również możemy się porównać, jak wygląda prawdziwy, i let's go, w sumie nadal widzę, musi być skin chyba podany najbardziej. Dobra, więc uwaga, widzę, ja bym spróbował zaryzykować, zabrudować kolejnego kameramana, bo w sumie on zadaje 100 damage'a, a 100 damage'a to wydaje mi się, że jest dosyć dużo w tej gierce, tak więc uwaga, postawię tu sobie jeszcze jednego, ten dzień mu również tam upgrade, pyk, i dostanę jeszcze 400 dolarów, to uwaga, to jeszcze jednego pyku, bo to była taka fala, gdzie nie przejdą w ogóle. W ogóle zobaczcie na tą falę TV Manów, ile tu jest zostawionych. O nie, czy ja mówiłem, że nie przejdą? Patrzcie, nie, tu już doszli, no jak tak szybko? Uwaga, teraz by się jakiś malutki upgrade'ik przydał za te 400 dolarów, wydaje mi się, że może być git i że na pewno pomożemy. I kolejny speaker jest na maksymalny level. Dobra, widzę, mam w sumie 5000 i nie mam co z tym pieniędzmi i robić naprawdę, bo nie znam się na tej gierce. Ale stwierdziłem, bo to jest ogólnie moja najdroższa karta TV Man, jaką mam. Czyli uwaga, tutaj pomogę i zrobię kolejną falę, a tyle i wyłącznie jest za tyle. Mam nadzieję, że komuś się to przyda i przynajmniej pomoże trochę w gierce. A z uwaga, let's go, widzę, patrzcie, jaką falę, ile tutaj jest, let's go. A więc uwaga, teraz widzę, trzeba ich szybko zupgradeować i zobaczyć, jak ta wielka fala zacznie pić. Dobrze, tutaj nic nie przejdzie, bo ja tam jest wielka fala i my teraz robimy jeszcze większą falę. Dobra, widzę, teraz zaczyna się już robić niebezpiecznie. Patrzcie, ile tutaj wychodzi kolejnych nowych bossów i też odkurzasz toilet jedzie. O nie, dobra, to już chyba będzie nasz koniec. O, dobra, widzę, ostatnia chwila i boss toilet został jednak zabity. Więc widzę, nie mam pojęcia, jak się stało, udało się wygrać. Mam nadzieję, że to konto dla speakermana nam się podobało. Przynajmniej codziennie godzinie 15, dlatego mam nadzieję, że już jutro. Trzymajcie się, Klunarka.